W dzisiejszym filmiku nie tylko jeden mecz, ale cała droga, cała niesamowita droga do sukcesu klubu Manchester United z roku 96-97. Dwa spektakularne powroty, wyeliminowanie UKS-u, jak to wszystko się potoczyło. Andrzej Szewczenko, który eliminuje Real Madryt. Ta cała edycja Ligi Mistrzów była niesamowita i to właśnie w dzisiejszym odcinku. Droga Manchesteru United w tej edycji Ligi Mistrzów nie była łatwa. No dość powiedzieć, że na początku trafili na UKS, ale poradzili sobie z tym przeciwnikiem, a później trafili do grupy z Barceloną, Bayernem Monachium i Brøndby Kopenhaga. No więc grupa, musicie przyznać, była naprawdę, naprawdę mocna. Aktualnie to było dwóch półfinalistów Ligi Mistrzów, Barcelona, Bayern. No i wtedy też naprawdę potężne marki. Manchester jednak wyszedł z grupy. Co ciekawe, w półfinale trafił na Juventus Turyn, z którym to w pierwszym meczu zremisował, a w drugim meczu na wyjeździe w Turynie przegrywali 2-0. No nic im nie szło. I co się wydarzyło dalej? Zobaczcie, bo to jest coś niesamowitego. Najpierw bramkę strzela, a zobaczcie zresztą, co ja będę mówił. Lepiej jak to zobaczycie, bo to jest fenomen, fenomen, który po prostu aż pięknie oglądać. Towards Roy Keane. There is a way back. Beckham. Cole. Dwight York's in here. Montero struggled with the ball coming down from on high, and Dwight York's in on goal. And Andy Cole will score the goal that takes Manchester United through to Barcelona and the champion. I tym sposobem zwyciężyli 3-2, zrobili coś naprawdę, zrobili niesamowity powrót do gry i awansowali do finału. W finale mierzyli się z Bayernem Monachium, który to wyeliminował w półfinale Dynamo Kijów, które to wyeliminowało wcześniej Real Madryt, co też było sensacją niesamowitą. Andrzej Szewczenko wtedy strzelał gole, możemy to również pokazać, jak Andrzej Szewczenko kapitalnie strzelał i no nie w pojedynkę, ale razem ze swoim Dynamo Kijów wyeliminował wielką potęgę Real Madryt i był bardzo blisko wyeliminowania Bayernu Monachium. Товарищ, все надежды были бы только на Шалковского. Снова Ера. Ну вот смотрите, контратака, забивает гол 1-0. Вот так поймали все-таки, поймали на контр. Среброву корпус, нет, не успевает Кампо, не дал ему возможности пробраться в штрафную площадь. Оп, да, гол, все, 2-0. Все, сворачивайте эту лавочку и поздравьте. Слышны были мне тут очень вопросы относительно. Так. И вот Шевченко выходит один на один. Удар поворотом, счет открыт. Это Шевченко. Вот на... Ну и великий, памятный финал. Базлер с рзуту вольного 1-0 проводит Bayern Monachium. Ну и piękna historia. И piękna historia Manchester United. Zmierza ku końcowi. Wtedy to Sir Alex Ferguson, jeden z najwybitniejszych trenerów w historii piłki nożnej, tak trzeba śmiało powiedzieć, dokonuje dwóch zmian. Na boisko wchodzi morderca o twarzy dziecka, czyli Ole Gunnar Solskjaer i Teddy Sheringham. Jakiego trzeba mieć nosa, że wpuścił właśnie tych dwóch zawodników, bo co następuje w 89 minucie? Rzut rożny, Manchester strzela na 1-1, w 91 minucie Manchester strzela na 2-1, wygrywa Ligę Mistrzów. Sami kufur wali w ziemię, jest załamany razem z Olivierem Kahnem i Stefanem Effenbergiem, a Manchester przeżywa najpiękniejsze chwile w życiu. Przynajmniej piłkarzy, tak podejrzewam. Niesamowita droga. Sam finał to jedno, ale droga do finału, no absolutnie niesamowita. Fajnie, że jest polski akcent tutaj w tej drodze. I naprawdę kolejny dowód na to, że to, co odróżnia największych od tych przeciętnych, to walka do końca, wiara we własne możliwości i pokazanie, że w futbolu
cienka granica decyduje o tym, kto wygrywa, a kto przegrywa.